Witam Państwa serdecznie. W cyklu filmów i ofert sprzedaży Przeprowadzka za miasto dzisiejsza propozycja przeprowadzi nas za miasto w bardzo zdecydowany sposób. Nie tylko oddalimy się od miejskich zabudowań o wiele, wiele kilometrów, ale przede wszystkim znajdziemy się w miejscu absolutnie wyjątkowym ze względu na zielone i ciche otoczenie. W miejscu sielankowym, otoczonym urokliwym ogrodem i łąkami, zdecydowanie oddalonym od tak zwanej cywilizacji. W miejscu idealnym na wakacje, zdalną pracę, rozpieszczanie wnuków, czy wielodniowy lub nawet wielomiesięczny relaks. Również dom będzie wyjątkowy, taki z niebanalną historią i oczywiście z duszą. Tędy będziecie Państwo wjeżdżać lub wchodzić na posesję i od razu otulą Was drzewa i krzewy otaczające całą działkę. Będziecie mogli wśród nich przechadzać się, odpoczywać i też wykaszać ścieżki. Są tutaj zarówno drzewa iglaste, jak i owocowe, liczne ozdobne krzewy czy rabaty kwiatowe. Są również klimatyczne zakątki, choćby altana z mini wędzarnią lub stylowa studnia. Łącznie to 21 arów w pełni zagospodarowanej działki, z której trudno Wam będzie wyjść. Dom z duszą to po pierwsze dom z bali, po drugie idealnie wpasowany w działkę i otaczającą go zieleń. Po trzecie, to dom autentyczny, ściągnięty tutaj i w 100% odtworzony z prawie zabytkowego domu. Z prawie zabytkowego, bo zabytkowy na szczęście formalnie nie jest. Ale na przykład na głównej belce stropowej widnieje nacios z rokiem budowy. To prawie 100 lat temu, rok 1927. Dom zbudowano, a raczej postawiono na kamiennym fundamencie starej chałupy stojącej tutaj od lat, pozostawiając kamienną, łukowatą piwniczkę, na przykład na wino. Nowy dom tę drewnianą chałupę z 1927 roku zakupiono w Gostwicy, czyli centrum kultury tzw. Lachów Sądeckich, rozebrano i przywieziono do Męciny na traktorach i tu też powtórnie złożono. Największym wyzwaniem było jej omszenie. Okazało się, że już nie ma fachowców, ale z pomocą przyszła ekipa ze skansenu Sądeckiego Parku Etnograficznego. No cóż, będzie o czym opowiadać gościom. Lokalizacja, jak na nasze standardy przeprowadzki poza miasto, jest nietypowa. Nie jesteśmy ani pod Krakowem, ani w jego najbliższych okolicach. To Męcina, wioska pomiędzy Limanową a Nowym Sączem. Do Limanowej jest 11 km, 14 minut jazdy, a do Nowego Sącza 15 km, odpowiednio 18 minut. Dla Krakusów to już dystans ponad 70 km i około godzina 30. W Męcinie jest kilkanaście sklepów oraz punktów usługowych różnych branż i stacja benzynowa Orlenu i bardzo dobra restauracja z niewyobrażalnie jak na dzisiejsze czasy niskimi cenami, a także skład budowlany i paczkomat InPostu. Ta nieruchomość jest ewidentnie dla koneserów tego typu klimatów.
sielskiej atmosfery, bliskości przyrody, dzikich zwierząt, totalnej ciszy. Dla entuzjastów posiadania własnego skrawka ziemi o niepowtarzalnym uroku i klimacie. Tego jedynego, tego wymarzonego. Dla miłośników spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi w warunkach absolutnej prywatności i w miejscu naprawdę wyjątkowym. Trzeba obejrzeć, zakochać się i odpoczywać. 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 W ciszy i izolacji od reszty świata. Bo drogi dalej już nie ma. Cóż, pozostaje mi zaprosić Państwa na wizję lokalną oraz chwilkę relaksu w ogrodzie. Zaproponować kawę albo herbatę, coś słodkiego na tarasie. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.